Europa, rok 1943. Po pierwszym okresie sukcesów armii niemieckiej w wojnie ze Związkiem Sowieckim następuje przełamanie. Trzecia Rzesza grzęźnie przy oblężeniu Leningradu i Stalingradu. Sowieci nadal ponoszą wielkie straty, ale zaczynają odzyskiwać inicjatywę. Powodem tego jest w dużej mierze fakt, iż naziści cierpią na niedostatki w logistyce. Inny rozstaw torów, działania partyzantów, kiepski stan dróg i niesprzyjające warunki pogodowe skutkują tym, że Großtransport Traum nie jest w stanie dostarczać walczącym żołnierzom wszystkich niezbędnych do walki zasobów. W czerwcu 1941 roku, gdy Hitler wydawał rozkaz ataku na Związek Sowiecki, niemiecka logistyka w dużej mierze opierała się na kolei i zaprzęgach konnych. Park maszyn w logistyce zmotoryzowanej opierał się zaś w dużej mierze na sprzęcie zdobycznym z Francji, Holandii i Belgii. I choć sukces kampanii francuskiej zwiększył możliwości logistyczne Wehrmachtu, mogło być to tylko i wyłącznie rozwiązaniem krótkotrwałym. Lata wojny z Sowietami uwidoczniły ten mankament. Do zdobycznego sprzętu Niemcy nie mieli przecież części zamiennych, co w znacznym stopniu utrudniało możliwość naprawy uszkodzonych maszyn. Przemysł niemiecki nie był też w stanie nadrobić stale rosnących strat w sprzęcie. Głównie dlatego Wehrmacht musiał decydować się na przystoje i dawał czas Armii Czerwonej na reorganizację. Problemy logistyczne, a także nierównomierne uzbrojenie wszystkich walczących wojsk pod Stalingradem doprowadziło do okrążenia 6. Armii generała Paulusa. Sowieci, zorientowawszy się, że skrzydła walczącego Wehrmachtu osłaniają słabo uzbrojone wojska sojusznicze, postanowili to wykorzystać. Zaplanowano operację Uran, do realizacji której przystąpiono 19 listopada 1942 roku. Operacja zakończyła się sukcesem, a niemiecka 6. Armia generała Friedricha Paulusa została okrążona. 31 stycznia 1943 roku 6. Armia skapitulowała. Sowieci przygotowują się do ofensywy na całym froncie. W tym samym czasie rząd polski próbuje zwiększać swoje wpływy. Na skutek wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej generał Władysław Sikorski postanawia nawiązać stosunki dyplomatyczne z Sowietami. Stalin się zgadza, zgodnie z zasadą wróg mojego wroga jest moim sojusznikiem. Po sowieckiej agresji na Polskę z 17 września 1939 roku na terenie ZSRS znajdowały się setki tysięcy Polaków. Na mocy układu Sikorski-Mański mogli oni opuścić Łagry i dołączyć do sił zbrojnych formowanych przez generała Władysława Andersa. Okazało się, że do formowanej w ZSRS armii zgłasza się mniej oficerów niż zakładano. Z danych polskich służb wywiadowczych wynikało, że tysiące polskich żołnierzy z 1939 roku znajdowało się nadal w sowieckich obozach jenieckich. Stalin kluczył i w znamiennym dla siebie cynizmie sugerował, że polscy oficerowie być może znajdują się w Mandżurii. W lutym 1943 roku Niemcy odnajdują zbiorową mogiłę w Lesie Katyńskim. Są pewni, kto odpowiada za tą zbrodnię i momentalnie wykorzystują to propagandowo. Do badań nad tą zbrodnią powołują komisję złożoną z Polaków. Zapraszają też Polski Czerwony Krzyż. Propaganda sowiecka oczywiście zaprzecza i oskarża o mord Niemców. Wszystkie dowody wskazują jednak na Kreml. Zbrodnia katyńska jest dla aliantów kłopotliwa. Opinia publiczna może przecież zacząć zadawać niewygodne pytania o podstawy sojuszu krajów demokratycznych ze zbrodniczym reżimem sowieckim. Winston Churchill i Franklin Delano Roosevelt naciskają więc na Władysława Sikorskiego, by nie próbował drążyć tematu, a tym bardziej oskarżać Sowietów. Polski premier jednak nie ustaje w dążeniu do ustalenia prawdy. Reakcja Stalina to kolejny pokaz cynizmu w polityce. Kieruje on wobec Polaków oskarżenia o kolaborację z Niemcami. Skoro polski rząd wspiera badania komisji stworzonej przez nazistów, to musi być przecież sojusznikiem Hitlera. Sowieci zrywają stosunki dyplomatyczne z rządem RP.
i przystępują do utworzenia marionetkowego odpowiednika polskich władz. Zwycięstwa Armii Czerwonej nad Wehrmachtem coraz mocniej osłabiają pozycję Polaków na arenie międzynarodowej. Dla Anglików i Amerykanów Sowieci są dużo ważniejszym sojusznikiem. Kolejnym ciosem dla Polski jest śmierć generała Sikorskiego podczas zagadkowej i do dziś niewyjaśnionej katastrofy w Gibraltarze. Opinie co do działań generała Sikorskiego są podzielone wśród historyków. Jednak nie ulega wątpliwości, że jego następca, Stanisław Mikołajczyk, nigdy nie cieszył się podobną pozycją na arenie międzynarodowej. Armia Czerwona od 1943 roku napiera coraz mocniej na III Rzeszę. Na Łuku Kurskim odbywa się decydujące starcie, które ma pozwolić Wehrmachtowi odzyskać inicjatywę w całej wojnie. Pod Prochorowką dochodzi do największego starcia pancernego w historii całej II wojny światowej. Pomimo sukcesów na niektórych odcinkach frontu, Niemcy nie są w stanie osiągnąć celów operacyjnych. Od tego momentu Niemcy będą w stanie niemal wyłącznie się bronić. Nacierający Sowieci zbliżają się coraz bardziej do terytoriów przedwojennej Polski. W odpowiedzi na te wydarzenia Polacy koncentrują swoje siły. Opracowywany jest plan powszechnego powstania zbrojnego. Organizacje niepodległościowe częściowo się jednoczą. Z AK ściśle współpracują żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych i batalionów chłopskich. Powstaje plan akcji Burza. Ustalono, że Armia Czerwona nie powinna zajmować polskiego terytorium bez udziału polskich żołnierzy. Polacy mają występować w roli gospodarza i najwyżej partnera wobec Sowietów. Od 7 lipca 1944 roku trwa operacja Ostra Brama, w wyniku której żołnierze Armii Krajowej, chcąc uprzedzić Sowietów, próbują odbić samodzielnie Wilno z rąk Niemców. Ci dysponują jednak zbyt dużymi siłami i nie udało się opanować miasta przed nadejściem Armii Czerwonej. Polacy podejmują się więc współpracy z Sowietami. 15 lipca Wilno zostaje oswobodzone. Armia Czerwona jednak nie traktuje Polaków partnersko. Dowódcy oddziału Wileńskiego i Nowogródzkiego AK zostają zdradzeni przez komunistów. Zaproszono ich na rozmowy, które miały ustalić dalszą współpracę polskich organizacji niepodległościowych z Armią Czerwoną. Zostali jednak oni zaproszeni tylko po to, aby ich aresztować. Pozbawione dowództwa, oddziały Armii Krajowej zostają rozbrojone przez Sowietów. O zaangażowaniu Polaków w to, by region został odbity, nie informowano społeczeństw w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Zastosowano cenzurę prewencyjną. Polska miała po raz kolejny w tej wojnie zostać osamotniona przez sojuszników z Zachodu. W tym samym czasie w stolicy trwały przygotowania do wzniecenia powstania. Założenia są podobne jak w przypadku walki o Wilno. Warszawa ma wyzwolić się sama. Niestety, według planów niemieckich, stolica, podobnie jak wcześniej Wilno, ma zostać miastem twierdzą. Oznacza to, że warszawiacy mają zostać zmobilizowani do budowy barykad i innych przeszkód. Chętnych do pomocy Niemcom zgłasza się dosłownie garstka, w związku z czym naziści chcą ukarać Polaków. Dodatkowo staje się jasnym, że w Warszawie będą stacjonować niemałe oddziały niemieckie. Większość powstańców miała być niewyekwipowana lub posługiwać się sprzętem zdobycznym. Wobec takich realiów opinie co do wybuchu powstania w Warszawie były bardzo mocno podzielone. Naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a zarazem przełożony wszystkich oddziałów AK, generał Kazimierz Sosnkowski, pisał: rozpaczliwe są akty w życiu narodów, niekiedy nieuniknione ze względu na zbiorowe uczucia społeczeństwa, na symbolikę polityczną tych aktów i znaczenie moralne dla potomności. Jestem jednak przekonany, iż rząd zechce dobrze rozważyć symbolikę i znaczenie aktu rozpaczy, dokonywanego w warunkach, które wbrew naszym intencjom mogły siłą rzeczy ułatwić przy niejako naszej pomocy realizację interesów drugiego okupanta. Okupantem zaś, nie obrońcą, byłaby Rosja Sowiecka, która nie dopełniła warunków
uszanowania integralności naszego terytorium i naszej suwerenności państwowej. Generał Sosnkowski wierzył w sukces powstania tylko w przypadku bardzo mocnego wsparcia ze strony aliantów zachodnich, a także przerzucenie do kraju pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej, generała Sosabowskiego. Naczelny wódz zdawał sobie sprawę, że oba warunki nie będą spełnione. Twierdził więc, że powstanie doprowadzi do rzezi nieuzbrojonej armii krajowej i krwawych represji wobec cywilów. Polacy! Po ziemiach Europy uderzać silnie, tam gdzie padły rozkazy. Premier Stanisław Mikołajczyk. Inni pomagać, skupiać się i czekać na rozkaz, który padnie do generalnego i ostatecznego uderzenia. Chwila ta niedaleka. Niech was prowadzi Bóg, honor, ojczyzna. Śmierć i zniszczenie naszym odwiecznym wrogom Niemcom. Niech żyje armia, lotnictwo i marynarka polska. Niech żyją żołnierze Polskiej Armii Podziemnej. Niech żyje wolna, niepodległa Polska. Niech żyją sprzymierzone armie wolności. Niech żyje ich naczelny wódz, generał Eisenhower. Entuzjastą i gorącym orędownikiem powstania był zaś Stanisław Mikołajczyk. Premier twierdził, że porozumienie z Sowietami jest możliwe i przy współdziałaniu z Armią Czerwoną uda się zachować suwerenność powojennej Polski. Mikołajczyk wiedział, że Stalin będzie naciskał na obecność w rządzie komunistów. Jednak miał nadzieję, że będzie w stanie zmarginalizować ich wpływy. 30 lipca 1944 roku, po namowach Winstona Churchilla, premier Mikołajczyk poleciał do Moskwy. Wizyta miała zakończyć się ponownym nawiązaniem stosunków dyplomatycznych polskiego rządu z ZSRS. Mikołajczyk został poinstruowany przez premiera Wielkiej Brytanii, że będzie musiał zgodzić się na pewne ustępstwa wobec Sowietów, że kwestia utraty Wilna jest już raczej przesądzona, ale być może uda się wywalczyć powojennej Polsce Lwów. Szefowi polskiego rządu chłodne przywitanie sprezentował Wieczesław Mołotow. Jak wspomina Jan Karski, Mołotow miał zapytać. Po co pan tu przyjechał? Co ma pan do powiedzenia? W istocie, pozycja Mikołajczyka była bardzo słaba, ponieważ jeszcze przed jego lądowaniem w Moskwie ZSRS utworzyło w Lublinie swój własny rząd marionetkowy. Nazywano go Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego, a jego przedstawiciele zaakceptowali każde roszczenie Stalina. Polscy komuniści zaakceptowali utratę Kresów Wschodnich i byli wierno poddańczy Związkowi Sowieckiemu. Powstanie warszawskie miało odbudować pozycję premiera Mikołajczyka w negocjacjach. Armia Krajowa miała się jawić jako silne ramię polskiego narodu, ramię, które zniechęci Stalina do siłowego wciągnięcia Polski w swoją strefę wpływów. Pomimo tego, że naczelny wódz nie był zwolennikiem wybuchu Powstania Warszawskiego, jego instrukcje nie były do końca jasne. W pewnym stopniu pozostawiał dużo autonomii władzom AK w okupowanej Polsce, zaznaczając, że zryw może wybuchnąć tylko w dogodnym momencie. Kategoryczny zakaz wszczęcia powstania w Warszawie ze strony generała Kazimierza Sosnkowskiego wybrzmiał dopiero 29 lipca 1944 roku. Naczelny wódz przebywał wówczas we Włoszech i próbował nawiązać ścisłą współpracę polityczną z generałem Władysławem Andersem. Jego rozkaz dotarł jednak już do walczącej Warszawy. Dopiero 6 sierpnia. Na mocy decyzji dowódcy Armii Krajowej generała Tadeusza Bora-Komorowskiego zadecydowano, że powstanie w Warszawie wybuchnie 1 sierpnia o godzinie 17. Plan i cele walczących powstańców wyznaczył zaś pułkownik Antoni Chruściel, pseudonim Monter.
zapraszamy do wysłuchania programu, który w całości poświęcimy na omówienie Powstania Warszawskiego. Ja nazywam się Radosław Lech, a ze mną w studiu starszy szeregowy Paweł Bajda, żołnierz 41. Batalionu Lekkiej Piechoty w Giżycku, a także przewodnik po Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość. Tradycyjnie w naszym programie zaczniemy od części historycznej. Gdzie powinniśmy w zasadzie szukać przyczyn wybuchu Powstania Warszawskiego? Przyczyn tych należy szukać już w 1939 roku. Tak naprawdę obrona Warszawy, doświadczenie walk we wrześniu 1939 roku, jak to w późniejszym okresie napisał generał Komorowski, zjednoczyło naród do tego, by walczyć. A efektem tej walki i największą bitwą stoczoną w tamtym okresie jest właśnie Powstanie Warszawskie. Należałoby rozwinąć temat samej decyzji o wybuchu powstania. Co motywowało polskich decydentów? Najkrótszą odpowiedzią było, że postanawiamy przywitać Armię Czerwoną jako gospodarze. Czyli nie wyzwalają, pomagają w wyzwalaniu. Zmienić troszeczkę retorykę, którą posługiwali się Sowieci choćby na arenie międzynarodowej. Chciano zamanifestować politycznie w stosunku do Sowietów, na militarnie w stosunku do Niemców. Chodziło o to, żeby przejąć Warszawę tuż przed wejściem do miasta Armii Czerwonej. No właśnie, ale przecież podobne akcje już miały miejsce na przykład na Wileńszczyźnie. Żołnierze AK są rozbrojani i więzieni przez Sowietów już w lipcu 1944 roku. Nie wyciągnięto wniosku, że na pomoc Stalina nie mamy co liczyć? No i jak reagowali na te doniesienia sami żołnierze Armii Krajowej? Mówiąc najprościej, żołnierz nie powinien być świadomy, żołnierz powinien wykonywać rozkaz. Natomiast tak, sytuacja była na wszystkich terenach, które zajmowali Sowieci, dosłownie jednakowa. Pamiętajmy, że również bardzo często oficerowie i przedstawiciele ujawnionej administracji cywilnej, ponieważ nie była to tylko sprawa wojska, byli bardzo szybko przez Sowietów po prostu aresztowani czy rozstrzeliwani. Natomiast mimo wszystko uznano, że walka w Warszawie będzie musiała zostać rozpoczęta. Ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz. Operacja Ostra Brama to jest 13 lipca. Już w niecałe pół miesiąca potem Armia Czerwona jest pod Warszawą. Ma ogromną przewagę nad Niemcami. Pamiętajmy, że tutaj był front białoruski, który po dzień dzisiejszy przez historyków rosyjskich, radzieckich określany jest mianem superfrontu. Także w momencie, kiedy my rozpoczniemy walkę na tyłach armii niemieckiej, daje to możliwość Armii Czerwonej na szybsze zajęcie miasta. Ograniczyłoby to straty, ograniczyłoby to zniszczenia. Natomiast to nie sfera militarna, tylko polityczna skazała powstanie na niepowodzenie. Pomówmy o tej sferze politycznej. Dlaczego dla premiera Mikołajczyka to powstanie było aż tak ważne? Dla niego to miał być w pewien sposób pretekst do rozmów ze Stalinem i do negocjacji. Pamiętajmy, że kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie, Mikołajczyk przebywał w Moskwie. On zostaje przyjęty przez Stalina dopiero 3 sierpnia i na prośbę o pomoc dla walczącej Warszawy w pierwszym momencie usłyszał, że w Warszawie to nie ma żadnego powstania, że grupy bandyckie wszczęły rozruchy. Także zanim Sowieci przyznali, że jest powstanie, tak naprawdę ono już trwało wiele dni. My
myślę, że nie ma co się oszukiwać. Wszelkie oznaki i postępowanie Sowietów wskazywały na to, że powstańcy nie otrzymają od komunistów żadnego wsparcia. Powstanie warszawskie ma być dla Stanisława Mikołajczyka argumentem i wzmocnieniem w negocjacjach, no ale Stalin nie pierwszy raz pokazuje, że jest niesamowicie cynicznym graczem. Wykorzystuje przecież on powstanie warszawskie, by jeszcze mocniej pogrążyć polskiego premiera. Tak, ale tutaj trzeba też zwrócić uwagę na parę różnych kwestii, które dzieją się nam dookoła tej polityki. Po pierwsze, rozkaz do wydania powstania zostaje scedowany na Komendę Główną Armii Krajowej i na delegata rządu na kraje, Jana Stanisława Jankowskiego, czyli de facto Londyn umywa od tego powstania ręce. Bardzo ważną rzeczą, o której bardzo często zapominamy, to jest to, jaki obraz wtedy przedstawiała Warszawa. To jest 5 lat okupacji. To jest ponad 100 tysięcy Polaków rozstrzelanych w egzekucjach. Tu nie ma rodziny, której terror nie dotyka. Praktycznie miasto, gdzie za jakiekolwiek przewinienie grozi kara śmierci. Także to nie jest też tylko kwestia polityki, ale i ludzi, którzy po prostu chcieli walczyć, przynajmniej na chwilę, odzyskać tą wolność, żeby ta walka została stoczona. I moim zdaniem ta rzecz powinna troszeczkę być wyżej niż polityka międzynarodowa. Tak, byliśmy skazani na samotną walkę, ale na samym początku jeszcze nikt o tym nie wiedział. Jeżeli popatrzymy się na działania polityczne, to równie dobrze Zachód miał możliwości wywarcia wpływu na decyzję Stalina. Stalin sam podsycał Warszawę do powstania, bo jak inaczej można było nazwać głosy i audycje radiostacji Kościuszki, czyli PKWN-owskiej i Radia Moskwa, gdzie mieszkańcy byli wzywani do powstania. Armia Czerwona jest blisko, chwyćcie za broń, walczcie z Niemcami. Niech milion mieszkańców miasta stanie się milionem żołnierzy. Także nie tylko sfera polityczna, ale i tak naprawdę ludzka doprowadziła do tego, że to powstanie miałoby wybuchnąć. Halo, halo, tu Błyskawica, stacja nadawcza Armii Krajowej. Mówimy do was z walczącej Warszawy. Nadajemy nasz program na falach 32,8 metra, 52,1 metra. Nasze oddziały otwierają w Śródmieściu ataki niemieckie. Nieprzyjaciel uderza na Królewską, Krzywowską i Trochmalną. Z podpalonych domów na placu Żelaznej Bramy wypędzono ludność. Powstrzymaliśmy także natarcia idące w kierunku Starego Miasta, na Bielańską i Plac Bankowy. Lotnictwo niemieckie zrzuca w ten rejon bomby zapalające. Niemcy spędzają ludność z okolicznych ulic. Mężczyzn rozstrzeliwują. Kobiety wzięto do osłony atakujących czołgów. Coraz silniejszy napór na ośrodki powstańcze na osłonie. Tutaj ja troszeczkę odbiję piłeczkę, ponieważ ja takiej samej argumentacji użyłem w rozmowie z generałem Ścibiorem Rylskim. On mi odpowiedział bardzo po ludzku, bo się mnie zapytał, a jakbyś się poczuł, gdybym przygotowywał się 3 lata do walki i kiedy ta walka miałaby nadejść, ja bym cię odebrał. Armia Krajowa była organizacją wojskową, czyli gdyby nie było rozkazu, nie stanęliby do walki, ale na ten rozkaz wtedy tak naprawdę czekali wszyscy. I nie tylko żołnierze, ale i ludność cywilna. Stąd powstanie potem mogło trwać aż przez 63 dni. No i tutaj po raz kolejny pokazuje nam się ten cynizm w polityce Stalina. Z jednej strony nawołuje za pomocą posłusznych sobie komunistów do walki, z drugiej, gdy powstanie już wybucha, twierdzi, że w Warszawie trwają tylko rozruchy bandytów. Zniszczenie Warszawy jest dla Stalina nawet na rękę. Tak naprawdę nie sfera militarna, tylko polityczna skazała to miasto na zagładę. Jeżeli popatrzymy się na sytuację, która miała miejsce wtedy pod Warszawą, dochodził tutaj front białoruski. Nad Niemcami ma ogromną przewagę. W samej piechocie to będzie 7-1, już nie licząc luf, czołgów czy lotnictwa. Warszawa tak naprawdę praktycznie poza paroma dniami we wrześniu nie dostała nawet parasola powietrznego. Dowódcy frontu białoruskiego mieli plany wyzwolenia Warszawy, to trzeba sobie powiedzieć. Tak naprawdę zawsze w wojsku przygotowanych jest parę planów i jeden z nich zostaje wcielony. W pierwszym momencie dowództwo frontu białoruskiego myślało o tym, żeby Warszawę w ogóle ująć z marszu właśnie
przy pomocy Armii Krajowej, która rozpocznie walkę na tyłach niemieckiego frontu, blokując mosty, blokując zaopatrzenie, możliwość przemieszczania się swobodnego Niemców między jedną a drugą stroną Wisły, która jest bardzo szeroką rzeką i trudną do sforsowania. Także to był pierwszy plan. Mieli drugi plan. Jeżeli nie wyjdzie zdobycie z marszu, Warszawa miała zostać okrążona i wyzwolona góra do 16 sierpnia. A pamiętajmy, że okrążenie miasta jest już manewrem zakrojonym dosłownie na dziesiątki kilometrów dookoła całej Warszawy. Także to nie było tak, że dowództwo frontu białoruskiego nie chciało uchwycić Warszawy. Chciało, ale Stalin po prostu powiedział stop. Przecież jeżeli popatrzymy się na mapę naszego kraju, to zobaczymy, że w momencie, kiedy Armia Czerwona pokonałaby Wisłę, to mamy całą nizinę środkowo-polską. Teren, który jest bardzo łatwy w manewrowaniu skupiskami taktycznymi i tak naprawdę dopiero następną poważną przeszkodą terenową, gdzie będzie można powstrzymać marsz Armii Czerwonej, będzie Odra. Także Warszawa była bardzo ważna dla każdej ze stron tego konfliktu. Pamiętajmy o tym, że miasto zostaje nadany status twierdzy. Jeżeli ktoś choć troszeczkę zna historię i realia tamtego czasu, to już wie. Niemcy nie wypuściliby ludności cywilnej i tak by ją trzymali jako zakładników, jako żywe tarcze. W momencie, kiedy miasto miałoby zostać zajęte przez Armię Czerwoną, to do walki weszłoby lotnictwo, artyleria, czołgi, a dopiero na samym końcu piechota. Także straty naprawdę mogły być podobne jak w Powstaniu Warszawskim. Gdybyśmy zachowali się zupełnie biernie, Warszawa nie uniknęłaby zniszczeń i strat. Musieliśmy się liczyć z tym, że jeśli stolica stanie się polem bitwy i walk ulicznych między Niemcami a Sowietami, może ją czekać los Stalingradu. Wiedzieliśmy również o przygotowaniach niemieckich do masowej ewakuacji ludności. Według naszych przewidywań bój podjęty przez nas wewnątrz miasta w momencie, gdy Rosjanie uderzą z zewnątrz, skróci czas walki i oszczędzi zniszczeń. Pomyłka polegała na tym, że według naszej oceny względy natury wojskowej, dążenie Rosji do szybkiego powalenia Niemiec będą miały przewagę nad innymi. Okazało się, że było inaczej. Rosjanie przywiązywali w tym momencie większą wagę do swojej rozgrywki dyplomatycznej i propagandowej, której przedmiotem było ujarzmienie Polski, aniżeli do szybkiego zajęcia Warszawy. Bez wątpienia jest to pewien argument, który może uzasadniać decyzję o wybuchu powstania. Ale porozmawiajmy teraz pokrótce o liczbach. Jakimi siłami dysponowała Armia Krajowa, a jakimi Niemcy? To trzeba tutaj rozróżnić dwie rzeczy. Mamy cały okręg warszawski, który ogółem liczył 50 tysięcy żołnierzy. 25 tysięcy to było samo miasto, natomiast drugie 25 tysięcy to była obroża, czyli taki jakby łańcuszek miejscowości dookoła samej Warszawy. Po prostu chodziło o to, że w momencie, kiedy wybuchnie w Warszawie powstanie, te jednostki, które będą na jej zewnątrz, mają łamać linie komunikacyjne, wysadzać pociągi, wiadukty, etc. Ale tutaj trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, że nawet według instrukcji powstańczych na mobilizację pełną okręgu warszawskiego potrzeba było 48 godzin. Rozkaz do powstania zostaje wydany w godzinach popołudniowych 31 lipca i tak naprawdę w miasto do żołnierzy, do dowódców rozszedł się dopiero 1 sierpnia od godziny 6 rano. Także bardzo niewiele czasu. Pomimo to szacuje się, że 1 sierpnia do walki stanęło około 20 tysięcy Polaków. Natomiast w okresie Powstania Warszawskiego te liczby naszych żołnierzy podawane są w takim przedziale od 25 do 28 tysięcy. Natomiast co do przeciwnika, liczba ta jest szacowana na 14-16 tysięcy żołnierzy garnizonu warszawskiego. Musimy wziąć pod uwagę, że w momencie, kiedy w Warszawie rozpoczynała się walka, przez miasto również przechodziły oddziały frontowe. Doszło do potyczki pancernej pod Radzyminem, ale tak naprawdę ta walka nie przynosi żadnych rozstrzygnięć. Ona wygasa po 3 dniach, a wygasa z dwóch powodów. Niemcy
nie mają już sił i środków, by uzupełnić swoje straty, natomiast Armia Czerwona dostaje rozkaz o zatrzymaniu się. Także nie zostały przez Armię Czerwoną wykorzystane warunki, które zostały stworzone przez Powstanie Warszawskie, przez rozpoczęcie tej walki na tyłach niemieckiego frontu. Trzeba zwrócić również uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Słabość uzbrojenia. Tak naprawdę Armia Krajowa, po pierwsze, nie była wystarczająco zaopatrywana przez Zachód. Tak naprawdę my dostaliśmy niewielki procent tego, co było kierowane choćby dla partyzantki greckiej czy partyzantki jugosłowiańskiej. Także w momencie, kiedy przystąpiliśmy do walki, mieliśmy około 2600 karabinów, niecałe 50 RKM-ów, a tak naprawdę broni pancernej, czyli piatów, było zaledwie 29. Ale też nie było to tak, że tej broni było tak mało, tylko po prostu do wielu magazynów nie udało nam się dotrzeć. Także możemy powiedzieć, że tak naprawdę 1 sierpnia nie był naszym sukcesem. Jeżeli popatrzymy się na to choćby z punktu widzenia wojskowego, to walki powinny wybuchnąć nad ranem, a nie o godzinie 17. Tego też się nie udało uzyskać. Stracimy element zaskoczenia. Już o godzinie 14 rozpoczęły się one na Żoliborzu. O 16 walczyła Warszawska Wola i Niemcy o godzinie 16.30 postawili garnizon w stan pełnej gotowości bojowej. Miasto było fortyfikowane, także po prostu zajmowanie dużej z tych części obiektów 1 sierpnia okazało się po prostu niemożliwe. Chciałem zwrócić też uwagę na to, bo nie każdy może zdawać sobie z tego sprawę, że powstanie nie wyglądało w ten sposób, że walki były prowadzone w każdym miejscu miasta. W zasadzie było kilka w pewien sposób odseparowanych od siebie punktów czy dzielnic, które ciągle stawiały opór Niemcom. Tak, dlatego że Niemcy do ewentualnego zdobienia Powstania Warszawskiego przygotowywali się już 2 lata. Miasto zostało podzielone na pewnego rodzaju skupiska oporu, odgrodzone od siebie, czy to przez pozycje niemieckie, czy to choćby przez dzielnice. Jak mieliśmy dzielnicę rządową, czyli krakowskie przedmieście, pałac i park Saski, aleja Szucha, tutaj odcięcie Śródmieścia od Mokotowa. Także były to na tyle dobrze ufortyfikowane dzielnice, że było wiadomo, że zajęcie ich może być po prostu niemożliwe. Ja powiem tak, że pomimo wszystko powstańcy jednak odnieśli pewne sukcesy. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że 5 dni powstania to będzie nasze poszerzanie w coraz większym zakresie stanu, który będzie w naszych rękach. Natomiast niestety 5 sierpnia będziemy musieli przejść do działań defensywnych, ale zaważy na tym nie brak ludzi, ale mało broni i coraz mniejsze zapasy amunicji. Po prostu zdano sobie sprawę, że w obronie zużywa się jej o wiele mniej. Natomiast też doszło do takiej sytuacji, że punkty oporu niemieckiego były izolowane, czyli zmiękczano obronę i później w późniejszym okresie powstania wychodziły na nie ataki, no i uzyskaliśmy naprawdę parę bardzo znaczących sukcesów. Do tego 5 sierpnia udało nam się przejąć blisko 2/3 lewobrzeżnej Warszawy. Także jest to spora część miasta. Niestety nigdy to powstanie nie będzie tworzyło całości, choć będziemy do tego dążyć. Ale tu niestety siły i środki okażą się za słabe, by połączyć na przykład Żoliborz ze Starówką, co próbowaliśmy 2-krotnie, połączyć Mokotów ze Śródmieściem. Przynajmniej ten Czerniaków, który został przez nas opanowany, spowodował to, że można było jednak w jakiś tam sposób tą walkę kontynuować. Też zwróćmy uwagę, że dla każdej ze stron bardzo ważne będą 3 dzielnice. I to tak naprawdę w tych 3 dzielnicach i w 1 miesiącu powstania rozegrały się losy tej walki. Miasto jest tak zbudowane, ma taką topografię, że nikt nigdy Warszawy nie zdobywał od Pragi.
Dochodzimy do Wisły, po drugiej stronie mamy kilkanaście metrów i skarpę wiślaną, to jest 17 do 22 metrów przewyższenia. Także zajęcie miasta od tej strony jest po prostu niemożliwe. Reduty powstańcze, zresztą nie tylko powstania warszawskiego, ale styczniowego czy listopadowego, insurekcji kościuszkowskiej, to jest ochota i wola. I od tamtych dzielnic zawsze to miasto było zdobywane. Powiem tak, te dwie dzielnice trzymaliśmy przez 11 dni. Co prawda na Ochocie były tylko dwie reduty, na Woli spore zdobycze, łącznie z takimi miejscami jak wyzwolony obóz koncentracyjny na Gęsiówce, jak magazyny na Stawkach, jak szkoła przy ulicy Niskiej, nie wiem, zajęcie rejonu cmentarzy, gdzie były prowadzone pierwsze zrzuty, ale też pamiętajmy o tym, że ten pierwszy okres powstania okazał się również ogromnym szokiem, ponieważ nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że w stosunku do miasta zostanie wydany rozkaz o tym, żeby wszystkich mieszkańców wymordować, a miasto zrównać z ziemią. Rozkaz Himmlera, który w ogóle nie ma swojego odpowiednika w II wojnie światowej. Także pierwsze te dni powstania można uznać za nas sukces. Później przechodzimy do defensywy. Niestety z Ochoty ostatnia reduta wawelska ewakuuje się kanałami właśnie 11 sierpnia, a z Woli również tego dnia wyjdą polskie oddziały, by nie dostać się w pełne okrążenie, co by łączyło się z ich unicestwieniem. Także będziemy musieli oddać sporą część miasta, gdzie były ruiny warszawskiego getta, dzielnicy żydowskiej istniejącej między 40 a 43 rokiem i cofamy naszą obronę aż na Starówkę. Starówka jest bardzo ważna dla obydwu stron. Po pierwsze, to jest teren między mostami. Mostem gdańskim kolejowo-drogowym i mostem Kierbedzie, obecnie śląsko-dąbrowskim. Niemcom chodzi o przebicie się głównie przez arterie przelotowe, by móc zaopatrywać swoje oddziały, które walczyły po prawej stronie Wisły. No i po blisko dwóch tygodniach udaje im się odblokować most Kierbedzie. Ale on jest cały czas zagrożony od strony Starówki. Tak więc w następnym momencie powstania Niemcy przystąpią do generalnego szturmu na Stare Miasto. Miejsce największych walk, kilometr kwadratowy Warszawy, dosłownie. I możemy sobie wyobrazić, że o taki skrawek miasta walczyliśmy z Niemcami aż do 2 września. Opór był ogromny. Niemcy wykorzystali tam najnowsze zdobycze techniki, czyli goliaty, miny samobieżne, bombardy, lotnictwo, artylerię, czołgi i oni dosłownie Starówkę zamienili w ruin. Ale to jest tak, że nie tylko wtedy walczyliśmy i mieliśmy sukcesy w zatrzymywaniu Niemców, ale i również poszerzaliśmy tereny, które były w naszym posiadaniu. Przecież po 15 sierpnia, kiedy dochodzi do drugiego takiego momentu, gdzie zaczniemy troszeczkę dominować nad stroną niemiecką, uda nam się zająć takie budynki jak choćby centralę telefoniczną, budynek Pasty, jedną z najwyższych budynków wtedy w Warszawie. Uda się zdobyć komendę przy krakowskim przedmieściu, Kościół Świętego Krzyża. Będą wychodziły ataki na uniwersytet, na wiele, wiele różnych obiektów. No niestety, pomimo trzymania się naszych oddziałów, w momencie, kiedy stracimy 2 września Stare Miasto, zaczniemy być odciągani od Wisły. I to jest tak naprawdę ten moment, kiedy dowództwo Powstania Warszawskiego uznaje, że należy przystąpić do rozmów kapitulacyjnych. I tutaj rzecz bardzo ciekawa, bo układ kapitulacyjny jest już prawie wynegocjowany. Pod nim tak naprawdę brakowało tylko podpisu dowódcy polskiego. Co zrobiliśmy? Zawiadomiliśmy o tym Zachód i zawiadomiliśmy o tym Armię Czerwoną. I w tym momencie Stalin rozpoczyna z kolei swoją następną część gry w stosunku do miasta. Czyli udostępnia lotniska w Połtawie, by pomoc, która wcześniej była prowadzona z Brindisi, załogi latały w jedną i w drugą stronę, bo Stalin zabronił wykorzystania swoich lotnisk, nagle zmienił zdanie. Udostępnia lotnisko w Połtawie. Nad miastem pojawiają się samoloty, zaczyna brzmieć artyleria i jest to moment, kiedy Armia Czerwona i Armia Berlinga ruszyła do walki. 5 dni. 10-15 września. Zajmują Pragę, dochodzą do Wisły i z powrotem się zatrzymują. Rozpoczyna się spektakl iluzji pomocy. Wyobraźmy sobie, że
prysko 150 ton zaopatrzenia zostało zrzucone przez lotnictwo Armii Czerwonej. Tylko co z tego w momencie, kiedy te zrzuty były dokonywane w workach, w skrzyniach, z samolotów, bez spadochronów. Także tak naprawdę nie była to jakakolwiek pomoc. Stalin chciał pokazać Zachodowi, tak, proszę bardzo, próbuję przyjść z pomocą dla walczącego miasta. Tutaj również należy wspomnieć o desancie żołnierzy z armii generała Berlinga. Z tym, że mówimy tutaj o pierwszej dywizji Wojska Polskiego, ale pierwsza dywizja była pod Magnuszewem. Na terenie Pragi znajdowały się elementy składowe drugiej, a przede wszystkim trzeciej dywizji. Ta trzecia dywizja była praktycznie dopiero co sformowana. Ludzie wypuszczani z łagrów, z obozów, z więzień, czy żołnierze Armii Krajowej siłą wcielani do armii generała Berlinga. I tak naprawdę rzucono ich w nurty Wisły na pewną śmierć. Wyobraźmy sobie, bez wsparcia lotniczego, artylerii, większość już ginęła na przeprawach, na drewnianych łodziach. Próbowali utrzymywać przyczółki, jak na Żoliborzu, gdzie zostali zepchnięci z powrotem w nurty Wisły. Tak naprawdę jedynym rozsądnym miejscem, gdzie można było ten desant przeprowadzić, był Czerniaków, który jeszcze trzymaliśmy, gdzie mieliśmy dosłownie dostęp do Wisły. I jedynie tam z 4,5 tysiąca około 60 udało się połączyć z polskimi oddziałami. Ale ten ruch Stalina powoduje to, że Polacy zrywają rozmowy kapitulacyjne i walka ta jest kontynuowana. Będziemy musieli się wycofać następnie z Powiśla 6 września. Właśnie 23 po bardzo ciężkich walkach oddamy Czerniaków. Niemcy będą dławić później opór w dzielnicach zewnętrznych, czyli południu Mokotów, na północy Żoliborzu i w końcu września już tak naprawdę tylko w Śródmieście będzie w naszych rękach. I był to ten moment, kiedy podjęliśmy rozmowy o zaprzestaniu działań wojennych, ponieważ w powstaniu został taki układ podpisany, a nie układ kapitulacyjny, co miało miejsce 2 października 1944 roku. Powstanie warszawskie odcisnęło na Polsce trwały ślad. W wyniku jego klęski stolica została zrujnowana i dzisiaj jest zupełnie innym miejscem. W wyniku klęski zginęło około 200 tysięcy Polaków, często elita narodu. Elita, która przecież tak znacznie mogłaby przyczynić się do odbudowy powojennej Polski. Pamiętajmy o tych wydarzeniach, o poświęceniu tak dużej części narodu, o tym, za co biła się Armia Krajowa. Gościem dzisiejszego odcinka cyklu Żołnierskie historie, żołnierska przyszłość był starszy szeregowy Paweł Bajda, żołnierz z 41. Batalionu Lekkiej Piechoty w Giżycku, a także przewodnik po Muzeum Powstania Warszawskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję również Państwu. No i zapraszam do poznawania historii i do muzeum. Zapraszamy do wysłuchania archiwalnych audycji z cyklu Żołnierskie historie, żołnierska przyszłość na stronie naszego radia w zakładce podcasty. Ja nazywam się Radosław Lech, dziękuję za wysłuchanie tej audycji i cóż, do usłyszenia. Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.